Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć i trzymam wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050. Znajdujemy się nad Warszawą Zachodnią, a konkretnie nad tunelem prawie Prymasa Tysiąclecia, gdzie już większość prac jest mniej więcej zakończona. Natomiast dzisiaj mówimy o tunelach, mówimy o obiektach różnych, ale głównie jednak kolejowych, a nie drogowych, jak tunel Prymasa Tysiąclecia, nad którym właśnie w tym momencie będziemy lecieć w kierunku pierwszego obiektu, o którym dzisiaj będę Wam mówić, czyli M03. O M04, czyli właśnie tunelu Prymasa Tysiąclecia, nie będę zbytnio nic mówić, no bo tam prace większe się już aktualnie nie toczą. To, co było do zrobienia, to właściwie już zostało wykonane w większości, ale przejdźmy najpierw od tego głównego obiektu, dużego, naprawdę obszernego, czyli M03. Jest to o tyle ciekawy projekt, ponieważ, znaczy obiekt, ponieważ na górze będą tory, 6 torów dokładnie, duże torowisko, a na dół będzie zjeżdżać ten pośrodku, jak widzimy, jeden tor i jeszcze dwa pozostałe przyłączam się tam dalej w dalszej części zachodniej tego wszystkiego. Jak widzicie, jest tutaj tak specjalnie to zrobione, żeby oczywiście to wszystko, cała kubatura się tutaj nie zawaliła, więc są takie te wspodniki w tymże miejscu na górze zamontowane. Nie, tak tutaj już zastanam, dosyć to ciekawie wygląda. Na dole jak się przechodzi, no możliwe, że będzie takie trochę stroposkowe światło, zresztą możecie zobaczyć sami teraz na zdjęciach, bo miałem okazję już się przejść tymże nowym obiektem, tymże nowym tunelem. I co warto podkreślić, mniej więcej w tym miejscu lub lekko dalej będzie kozioł oporowy na tym tunelu. Dalej torowisko kolejowe powstanie dopiero podczas budowy KDP w dalszej części, ponieważ to jest tunel, jak i również ten drugi tor, który jeszcze będzie dojeżdżać właśnie na linii KDP. Pozostały trzeci tor będzie wykonany i on będzie już jeździć. Jak ktoś się zastanawiał, czemu tak tutaj dziwnie wyglądają te ujęcia, dlatego że pierwsze to jest bardzo przyspieszone, to jest czterokrotnie przyspieszone mój spacer w tymże miejscu, a po drugie, no jednak musiałem tutaj użyć stabilizacji, bo inaczej byście naprawdę tutaj skakali z kamerą, jak nie wiem co. Także tak tam mniej więcej wygląda. No i możecie zobaczyć, tutaj na razie jest suchy tunel, zero tutaj wykończenia jeszcze oczywiście. I tak tam mniej więcej też wygląda, jeżeli chodzi o tą część zamkniętą całkowicie, ciemną. I właśnie tutaj na górze będą przejeżdżać trzy tory nad tymże fragmentem tunelu. Ale dalej łączy się on już z pozostałymi dwoma tunelami, tutaj torowymi. No i tutaj będzie oczywiście wylot na czyste, bezpośrednio Warszawa czyste. Tam przebudowa wygląda trochę inaczej, ale o tym to kiedy indziej powiem. Natomiast tutaj możecie zobaczyć z góry, z drona mniej więcej, jak wygląda to wszystko. Są przy okazji te dwa pozostałe tory, o których mówiłem, ten cały obiekt. I powiedziałbym, że tutaj prace już faktycznie są na etapie zasypywania nowego tunelu, który tutaj powstał, czyli całego nowego obiektu. Względem tego, co się działo w poprzednich miesiącach, bo już sama konstrukcja po prostu jest. Są wylewane tutaj fundamenty i usztywnienia bezpośrednio pod zjazd i wjazd na tunel. No i jest wykopywany tutaj zjazd od tej strony, aby wszystko mogło zjeżdżać, a tutaj dalej się ciągnie obiekt M02, o którym za chwilę powiem więcej. Natomiast najpierw jeszcze M03. Bezpośrednio z dołu jesteśmy aktualnie w środkowej nawie, czyli drugi tor KDP w kierunku Warszawy Zachodniej. No i tor tutaj właśnie na czyste, bezpośrednio dwukierunkowy. Z tego co kojarzę, on będzie taki cały czas. Szkoda, że jeden tor, nie dwa. No ale jednak trzeba brać pod uwagę, że jednak przez czyste dużo pociągów w teorii nie jeździ. Kiedy tutaj ruch pociągowy, kolejowy, to jeszcze poczekamy chwilę, no bo tak jak widzieliście, nie ma wjazdu i wlotu z drugiej strony, jak również od... Właściwie z dwóch stron tutaj nie ma wlotu. Bo od jednej strony jest jeszcze stary obiekt, który czeka na wyburzenie, a od drugiej strony po prostu nie został jeszcze wybudowany i jest aktualnie realizowany tenże fragment tejże przebudowy. Tutaj przy okazji trochę wody było, jak wychodziłem z tego tunelu. Tak to wygląda, cały ten nowy obiekt M03.
3 naprawdę całkiem ładnie się prezentuje. Jak będzie się już tam jeździć bezpośrednio pociągiem, to będzie to ładnie wyglądać, właśnie jak taki po prostu jeden tor zjeżdża na dół pod powierzchnię Ziemi. Jest to oczywiście o bardzo małym, względnie małym stopniu pochylenia, dzięki czemu pociągi będą mogły dosyć z dobrą prędkością jeździć, no i oczywiście nie będą miały tutaj problemów też z podjazdem do góry, czy też do dołu, ale to jeszcze będzie realizowane. Znaczy pociągi tutaj za szybko nie pojadą, tak jak powiedziałem, to jeszcze będzie chwilę trwało. No i tutaj właśnie jest ta część wylotowa, z drugiej strony tutaj jest aktualnie realizowana, tutaj te okienka, które tutaj widzieliście, no taki po prostu suchy, ładny, prosty, betonowy tunel, gdzie w najbliższym czasie będzie jeździć tylko jeden tor. Natomiast tu już mamy obiekt MZ2, który nachodzi na ten MZ3, ponieważ to jest zjazd toru, który przecina się z innym torem wjeżdżającym, przejeżdżającym dołem pod wiaduktem obiektu MZ1, natomiast ten będzie jechać tutaj do góry, wjeżdża po to, aby później następnie przejechać nad jeszcze innym torem, właśnie tam widać trochę dalej ten fragment, no i wjechać na nowy wiadukt, który jest aktualnie nasuwany. O wiadukcie zresztą zaraz trochę powiem, bo pewnie część z Was pamięta, że były live'y z tego i pokazywałem Wam, jak on był tutaj nasuwany, natomiast za chwilę Wam to powiem. Tu w tym miejscu, co teraz było pokazane, to jest właśnie miejsce, gdzie jest już łączony ten obiekt z tym drugim, z trzecim obiektem MZ3 i właśnie tutaj jest dokończony ten fragment po prostu, który nachodził placa budowy na siebie, a trzeba pamiętać, że każdy z tych obiektów jednak ma całkowicie osobną ekipę budowlaną, jak i również całe zarządzanie. Ja tutaj trochę jestem też od tej strony na placu budowy, więc mogę powiedzieć, że po prostu to są jakby dwie osobne rzeczy, no właściwie trzy osobne rzeczy są realizowane przez osobne od tego osoby, po prostu, żeby jak najlepiej trwały te prace, no i przy tak dużym placu budowy to po prostu jest potrzebne. Sam obiekt, jak widzicie, na nim już są semafory zainstalowane, co ciekawe. Tu jest dobudowany ten jeden brakujący fragment, który mogliście zobaczyć w ostatnim czasie, że tutaj faktycznie go brakowało. On tutaj już właśnie powstaje, aby połączyć tą całość w jeden duży obiekt MZ2, który się znajduje oczywiście pomiędzy MZ1 i MZ3, tak jakby kto by się domyślił. No i tutaj warto to zaznaczyć, iż jest to z miejsc kultowych do przechodzenia przez osoby z PKP i z KM-ki na piechotę, które pracują tutaj w okolicy, zawsze tędy przechodzą przez ten obiekt, znaczy kiedyś przechodziły po prostu przez tory. No teraz mają jeszcze dodatkowy obiekt do przechodzenia, to jest bardzo niebezpieczne miejsce, szkoda, że tutaj żadna kładka dla nich nie powstała, dla osób kolejowych, bo po prostu oni notorycznie tędy przychodzą i tylko trzeba chwilę poczekać, aż jakiś wypadek będzie. No i tutaj już się pojawia powoli właśnie pod torze, tłuczeń z boku widzimy mniej więcej. No i tutaj właśnie za szybko tu pociągi nie pojadą. Tak jak Wam mówiłem, tak jak tam mówiłem w ostatnim filmie, że po drugiej części października będzie otwarty peron 5, to również wtedy tutaj się zmieni układ torowy i część torów zostanie już oddana, ale to nie będzie jeszcze ten chwilę poczeka. Będzie najpierw oddany jeden tor na Pruszków, jak dobrze kojarzę, i jeszcze jeden obrotowy dookoła głównej tej części placu budowy i on tam faktycznie przy nim prace są już dobre, dosyć zaawansowane, zresztą za chwilę zobaczycie tam, jak sieciowcy pracują. W tymże miejscu, jak widzicie, jest również hydrant, żeby oczywiście całe bezpieczeństwo... No, hydrant, to jest po prostu ruda wychodziła. No dobra, to ja już mam z widy, ja już jestem w innym świecie. Natomiast w tym miejscu, to co na pewno jest, to jest jednak semafor, który się w tymże miejscu znajduje, na wprost nas. Tu jest właśnie ten element łącznika, który powstaje, jak i również pociągi jeżdżące dosyć powoli, no bo jednak szyny i jadą po placu budowy de facto. Jeżdżącym tutaj dosyć dużo osób z placu budowy przechodzi przez stanowisko z różnymi rzeczami, jednak muszą jakoś przewozić te rzeczy. No i tutaj jest właśnie wylot z tejże drugiej strony, tak żeby bezpośrednio ten tor mógł wjechać pod obiekt MZ1. No i to wszystko się tutaj całkiem ładnie łączy, akompaniuje. Jak i również, no te semafory, które są dosyć ciekawe wyglądają, no jeszcze nie ma aktualnie barierek cały ten obiekt, więc można powiedzieć, że semafor jest nad przepaścią chwilowo. No ale jest, tak? Miał być w ten sposób, jest ten dalej powtarzający również, że nie wiem, czy to jest powtarzający. Tutaj mówiłem o tym torze, który jest dookoła całego placu budowy, jeżeli chodzi o obiekt MZ2.
jak i również o obiekt MZO, znaczy tak, MZO2 i MZO3. No i tu właśnie widzicie cały pojazd, cały pociąg sieciowców, którzy instalują i tam sprawdzają sieć trakcyjną, bezpośrednie elementy. No, niebezpieczna praca jak niebezpieczna, no ale jednak to jest wszystko dobrane w takich nowych pojazdach Budimexu, co możecie właśnie w tym miejscu zobaczyć. Zresztą w tym miejscu na placu budowy to ja ostatnio w tym miesiącu chciałbym z 10 razy. A to już tak swoją drogą. Bo właśnie nagrywałem przenasuwanie wiaduktu obiektu MZ1, ale sam element filmu z nasuwania zobaczycie dopiero w kolejnym materiale podsumowującym całe nasuwanie, bo to jest taki jeden większy timelapse. Jak już wszystko zostanie nasunięte, to wtedy wam pokażę zdjęcia z nasuwania. Bo w różnych momentach, w różnych czasach latałem tutaj dronem i mam też timelapse z aparatu bezpośrednio, więc to wszystko tutaj będzie połączone. To jest właśnie ten obiekt MZ1, o którym wam mówiłem. Jak widzicie, ostatnie części są już montowane, scalane w jedną całość i niedługo będzie to mogło zostać wszystko nasunięte. Kiedy to się stanie, nie powiem wam w tym momencie, kiedy będzie nasuwane, bo nie pytałem się jeszcze o to. Jakby znając życie, wysyłając ten film do akceptacji, również się będę o to pytać. I najprawdopodobniej to będzie właśnie jakoś na początku października, bądź końcu nawet tego miesiąca. I będzie po prostu nasunięty na pozostałą część starego obiektu, który później będzie wyburzony. Przypominam o tym, nowy wiadukt jest nasuwany dlatego i on tutaj będzie nie funkcjonujący, ale już stojący. Dlatego, ponieważ sady jest w złej formie, no i po prostu trzeba było siłą rzeczy go wyburzyć, ale będzie, żeby było bardziej widowiskowo, wyburzony, jak już nowy wiadukt będzie całkowicie na nim nasunięty, czyli po prostu będzie znikać coś spod niego. Także całkiem ciekawie. No i tutaj jest zjazd z tego toru, który właśnie przejeżdżał bezpośrednio pod obiektem MZ2 i będzie tutaj przejeżdżać również pod tym wiaduktem, czyli obiektem MZ1, który właśnie widzimy na wprost. Jest to ogromna konstrukcja mostowa, stalowa. Wiem, że to jest wiadukt, ale jest to jednak konstrukcja mostowa, widowiskowa, bardzo wysoka. Wy tego nie widzicie teraz w skali. Jakby jestem od dołu, jak już będzie cały wiadukt nasunięty, to ja sobie zrobię zdjęcie mnie na tym obiekcie i zobaczycie, jaka to jest skala. Zresztą niewykluczone, że będę po prostu stamtąd zrobił jakąś relację bezpośrednio. No ale tak, to jest po prostu ogrom. Nie wiem, czy nie jest to jeden z większych takich obiektów w ogóle nasuwany w Polsce. No ale naprawdę robi wrażenie, zwłaszcza jak się do niego podejdzie po prostu. Inaczej, trzeba do niego podejść, dotknąć się i dopiero wtedy widać, jaka to jest skala. Tutaj dwa największe dźwigi, jakie Budimex ma, są wykorzystywane. Ostatnio widziałem, właśnie są nowe, jeszcze nówki sztuki. Widziałem, jak przyjeżdżały. Zobaczcie, jakie to jest duże. To są barierki malutkie obok nas, w miarę wysokie dźwigi, tam małe pomarańczowe kaski to właśnie ludzie. No i tak to się tutaj właśnie znajduje. No i jest tutaj nasuwane to wszystko. Tutaj są takie szyny na tym starym obiekcie, aby łatwiej mógł przejechać po prostu po starym obiekcie i dotrzeć tutaj do tej części po drugiej stronie. No i w ten sposób to się będzie łączyć w jedną całość. I tutaj będą na tym wiadukcie dwa tory w kierunku właśnie, chyba dzisiaj dużo razy powiedziałem Pruszkowa, chodziło mi oczywiście zawsze w kierunku Piaseczna, czyli w kierunku Radomia, żeby tutaj pociągi bezpośrednio mogły przyjechać górą bez zatrzymywania się i bez zbędnych po prostu rozjazdów. Także tak tam mniej więcej właśnie w tym miejscu wygląda. No i będziemy czekać, aż dojedzie po prostu do przyczółku. Będzie dosunięty siłownikami, bo to wszystko jest w ten sposób. Tu macie takiego krótkiego timelapse'a, tak akurat czekaliśmy na jedną osobę, więc coś takiego mam nagrałem. No niestety nie ma chmurek, ale przy timelapse'ie z nasuwania wiaduktu, którego wam jeszcze nie pokazuję, bo chcę mieć po prostu całość, mogę wam powiedzieć już w tym momencie, że nawet widać, jak księżyc przychodzi. Więc jest naprawdę całkiem ładny, bo na cały dzień, całą noc był aparat tutaj zestawiony, więc naprawdę zdjęcia były cudowne. No ale jak będziemy mieli całość, to już w ogóle będzie cudo. To już będzie wtedy dopiero w ogóle cudo. Więc jeszcze chwilę trzeba poczekać. Tutaj lekki podjazd dronem do aktualnie składanego właśnie wiaduktu. No i tak mniej więcej wygląda to całe środowisko, jeżeli chodzi o te prace. To, o którym mówiłem, że jest nieotwarty, znajduje się właśnie tutaj po lewej stronie tego całego placu budowy, blisko SKM-ki. Możecie zobaczyć, że faktycznie jest taki trochę bardziej gotowy. Jest na nim już sieć trakcyjna w większości, semafory, torowisko oczywiście już jest z kolei sieć trakcyjna. Przy nowych trasach tak to mniej więcej wygląda. No, PKP to lubi czasami pozostawić sieć trakcyjną bez torów. No, w tym miejscu, tutaj akurat na Dolanach takich miejsc trochę jest.
Co nie zmienia faktu, że właśnie tym totem niedługo już będą jeździły pociągi, no przez środek placu budowy, ale jednak dosyć widowiskowo. I jednak on jest po prostu tutaj potrzebny, aby pociągi z nowych peronów mogły bezpośrednio wjechać na linię w kierunku Pruszkowa. Tak, głównie chodzi o tę stronę, żeby nie musiały jechać bezpośrednio przez lokomotywownię i przez Warszawę Czyste. A to jest jednak dosyć duża zaleta na tym też, że odcinku. Ostatnie zdjęcia SKM-ka, tu przy okazji zwróćcie uwagę, jak to wszystko wygląda. Zdjęcia są z 26 września, z poniedziałku, więc jak widzicie, SKM-ek jest mało tutaj, no bo po prostu większość z nich jest w trasie w weekend, tylko można zobaczyć tutaj dużo pociągów, które stoi, a poza weekendami, no to tak oczywiście wszystko nie wygląda. No i tam dalej jest oczywiście ten największy rozjazd o promieniu 3,5 km, jak dobrze kojarzę, 3,5 metrów, ewentualnie przekręciłem jest 2,5, nie pamiętam, który jest największy, zawsze się w tej kategorii mylę. No i tutaj możecie właśnie to w tym miejscu zobaczyć. Sprawdziłem właśnie i to jest 2,5 tysiąca metrów, dzięki czemu pociągi na nim będą mogły przejeżdżać ze skromną prędkością 130 km na godzinę. Znaczy oczywiście mniejszą niż 130, maksymalnie 130 km na godzinę. Także tak to mniej więcej wygląda. To było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Już niedługo na kanale będzie film, znaczy z przelotu już chyba się pojawił. I będzie również film z tramwaj kierunek zachodnia, w którym zobaczycie dokładnie, jak wyglądają aktualnie prace i tunel tramwajowy pod stacją Warszawa Zachodnia. To już niedługo na kanale, jako kolejny film właśnie z tejże serii. No a póki co możecie tutaj, o, barierki tu już się właśnie pojawiają przy obiekcie MZO3, także no prace tutaj trwają. Również tutaj są, tutaj akurat będą sieć trakcyjna, będzie montowana niedługo, torowiska jeszcze nie ma, ale wszystko jest tutaj realizowane całkiem, naprawdę bym powiedział, sprawnie. No i tak jak mówiłem, już niedługo, w kolejnych miesiącach będzie się zmieniać układ torowy i na to tylko jeszcze chwilę musimy naprawdę poczekać. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tutaj właśnie te bramki będą. No i zobaczymy się niedługo. Cześć!